Miasto, szkoły czy organizacje pozarządowe mają wiele propozycji, jak ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas od nauki. Jak co roku władze miasta Częstochowy przeznaczyły kwotę jakąś do wykorzystania dla organizacji, które zajmą się wypoczynkiem zimowym dla dzieci i młodzieży, które spędzą czas wolny od nauki w naszym mieście. Jest to kwota ponad 50 tysięcy złotych i jest przeznaczona głównie na placówki edukacyjne, w których to będą odbywać się przede wszystkim zajęcia świetlicowe. Same organizacje pozarządowe bardziej będą się skupiać na planowaniu zajęć na dworze. Wyjściach na terenie miasta Częstochowy, wycieczkach autokarowych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. I tutaj jak co roku oczywiście wiedzie prym PTTK w Częstochowie, którzy zorganizują wycieczki, marsze na orientację, spacery. A takiego typu wydarzenia cieszą się oczywiście bardzo dużym zainteresowaniem wśród częstochowskich dzieci i młodzieży. A mali sportowcy też mogą liczyć na swoje kluby. Kluby sportowe zorganizują ogólnodostępne zajęcia treningowe oraz turnieje. Będą to zajęcia z piłki siatkowej, tenis, rugby, badminton, taekwondo, a także będzie można się podszkolić w tańcu sportowym. Przez te 2 tygodnie ferii na pewno tych wydarzeń jest dosyć sporo i każdy, kto tylko będzie zainteresowany, to na pewno znajdzie coś ciekawego dla siebie.